Siema widzowie, witam w kolejnym filmie na kanale Też Nexus Fify. Tak jak mówiłem, gramy sobie longiem, dzisiaj jest ze mną Brock. Brock jest generalnie fifowym prosem, zaczął grać 3 miesiące temu już w elitarną dywizję. I Brock będzie reagował na 15 paczek, które mamy do tworzenia, dokładnie tak! Co tam Michał, ciebie słychać? Tak jest, dokładnie. Co? Nie, nic ci nie zrobiłem. Ja generalnie wróciłem do domu właśnie po świętach i mi dalej padnie ciało. Nie kupiłem go jeszcze. Nie miałem kiedy, nie byłem w galerii. No to wiesz, jak mi się ta auto rozwaliło, to totalnie mnie wybiło wszystko, nie? Bo chciałem jechać do galerii przed świętami. No ale chciałem jechać do galerii stary przed świętami, kupić cepada i jeszcze wiesz, jakiś alkohol tam dla rodzinki, nie? No i on nie działa, no on kurde nie działa, co jest? No i chciałem sobie kupić alkohol dla rodzinki, właśnie jakiś tam ten. Sobie pada. O! Zadziałał! Ale tylko jeden przycisk, zobacz, słuchajcie, jak w imieniu. No to klawiaturka. Poleci klawiaturę. Bez kitu, jaka klawiatura będzie jechana. Dobra, tylko dokończę szybko. No ale właśnie autko mi się rozbiło. Dosyć poważnie, byłem dwa dni bez auta. Dobra! Nieważne. Widzowie, subskrybujcie kanał Też Nexus, jak chcecie, bo tutaj będzie daily z FIFA, takie fajne, króciutkie. Ja sobie będę siadał pewnie o 19, robię jakiś content, grał jakieś gierki, będzie śmiesznie. Pierwsza paczka. Wow! Ty Michał już nagrywasz coś Fify, czy nie dalej? Nie miałem kiedy nic. Nie wiem, no. Tu mam. Anyway, widzowie, zapraszam na kanał Brock IRL. To jest przyszła gwiazda polskiego pato streamingu. To piękne będą odcinki. Trzy rzadkie karty. Co tu może być? Takie... Nie niż 8-3 pewnie. No pewnie tak. Ja bym tak chciał jedną taką kartę, taką wiesz, taką fajną, powyżej. Fajna paczuszka jest. No, generalnie jest jedna paczka taka za 500 FIFA pointsów, akurat tam 600, więc idealnie się składa. A, to było wymienne, jestem debilem. I generalnie ta paczka ma sobie chyba 100% na 83 plus trotywy, ewentualnie kartę świąteczną, tak. Tą zimową. O! Jest gówno paczki coś, i to jeszcze Włoch, SN. O. No jakieś gówno, 8-2, dobra. Ale zawsze inform, zawsze fajny informik. Będzie DSB, tak zajebiście. Mi też dzisiaj otworzyłem dość gówno pakę, gdzie było 3-3, chyba 3 złotych, 3 srebrnych i dostałem z tego, tą eventową kartę, nawet taką grywalną bym powiedział, jakbyś grał Holendrami. Wyszły jakieś nowe karty w ogóle podczas tego eventu? Kurde, nie grałem w FIFA, dosłownie Modric wyszedł. Tydzień. Modric wyszedł, Martial wyszedł, no kilka jest fajnych kart. Modric? Kurde, Modric by mi chyba pasował nawet do składu za jednego źródła. Fajny jest. Dobra, czekaj, mała jest do zrobienia, to jest... Z SBC jest do zrobienia Daka, co ma 97 tempa i 90 strzałów. No kurde. Ale są takie te karty z żetonu. Teraz dostajemy Vieira albo coś 83, tego typu? Nie, Vela. Vela, no to mi chodziło. O. Osam. Ale dobra paczka. Ej, ja przysięgam, ja teraz robiłem SBC, ja już praktycznie piłkarzy nie mam stary, nie? A że cała jakby paczka duplikatów się trafia, to jest coś niesamowitego. Dobra, kolejna paczuszka. I tu już się zaczynają jakieś lepsze paczki. 84. 85 na Jorginho. O, to fajnie. Czemu ta karta jakby dalej nie ma tego? Czemu ta karta dalej nie ma jakby upgrade'a? Jakby ten ziomal dobrze gra chyba, z tego co wiem. Generalnie zauważyłem jakby, że przez to, że zacząłem grać FIFA, jakby zacząłem ogarniać jakby jakie są mecze plus minus, tylko po to, żeby wiedzieć, czego się można w FIFA spodziewać. No można i tak. No właśnie... Ja na przykład przez FIFA też zacząłem ogarniać jakieś takie rzeczy w piłce nożnej, jakkolwiek się zacząłem też tym jakoś interesować. Paczka z żetonem draft. No to może wylecieć. Ja też mogę, mógł, jest zawodnik też. Mhm, fajnie. Wow. Ale oddał. Ej, czekaj, może drafta nagramy, widzę w następnym odcinku. Ja w sumie jeszcze nigdy drafta nie grałem na YouTubie, ale to też dlatego, bo jesteś frajer, że mi ciągle z gier wywalają. Miałem kilka już podejść do nagrania, niestety się nie udało. Ale oddało znowu. Teraz jest misja dodatkowo na draft, żeby dostać te ikony, znaczy te karty wielozmiany, to trzeba drafta zagrać, trzeba wygrać jeden mecz w drafcie. Dobra, tu będzie 8-2 plus, jeden mecz w drafcie, 7-7, tak. No to jest tak 70 kart i dwa pońców. 8-4, stąd, nie. Lecz tych twój pońców, Grealish. Duplikat chyba to będzie. A jednak nie. Nie. Nie, stary, się tak z kart wypstrykałem, że fajnie, że są te paczuszki z SBC robione. Ciężko właśnie tak, przed nagraniem. Zobaczymy, co ja dzisiaj zrobiłem. To było tragedia, zrobiłem bez 40 paczek z SBC. Co jest? Ile na tym siedziałeś? Ja nie wiem, z godzinę pewnie. Ale nawet oddało, bo to były te 7-8 plus do wyboru. Mam chyba...
No ja tam mam jeszcze player piki chyba. Nie wiem, czy są player piki, czy nie. Chyba nie, player pików by nie było raczej w paczkach. Ale on jakieś karty. 7-5 będzie miał pewnie rzadko. Holler. Powiem tak, jestem ciekawy, co mi jeszcze los przyniesie. Generalnie nie nagrałem żadnego filmu z tego, ale byłem w szoku, że za Division Rivals, za ten sezon, za pierwszą ligę, no elitarnie niestety nie zdążyłem dobić. Trzypaki za Stokowa. Dostałem trzypaki za Stokowa, które są kurde niewymienne. Trzeba jeszcze zapierdalać dwa miesiące tylko po to, żeby dostać niewymienne paczki. Nie, to nie dwa miesiące, to jest jakby miesiąc i chyba tydzień. 40 dni na przykład ten sezon by nie trwał. No, w sumie tak, no ale to i tak jest jakby, tak nie wiem, niesatysfakcjonujące imo. Nie ma też tragedii, patrzę na to, że masz co tydzień tak naprawdę paczkę i to nie najgorszą, więc no, to jest spoko. Ile ty masz w ogóle godzin w FIFA? Nie downgrade'uje cię do, wiesz, do ostatniej. No w sumie tak, ile masz godzin w FIFA? Tak, ja ci mówię za sekundę, ale chuj. Ale to dwa konta psalić, bo ty to jest gram od ile? Od października, no nie? Coś takiego. No na właśnie. Na jednym piącie, na tym co kupiłem później, mam 200 godzin, a na tamtym mam... Okej, muszę się tym odpalić. Na tamtym mam... Nie ma nic, widzowie, żaden walkout. Jedna, czy był ten inform jeden? Ricardo Pereira. A na tym drugim koncie. A mogłem go dać do tego wyżej, my bad. Dobra, widzowie. 100 godzin niby. Czyli masz ile łącznie? Już 300 niby. Ale psychol. Dobra, to odda. Dobra, zimowa paczka specjalna, widzowie, no ona musi oddać. Jak nie odda, będę zły, także proszę, coś ciekawego. Coś fajnego. Jest. Mamy inform. Portugalia, inform, co to? O ja pierdolę, już myślałem. On jest los. Nie, Lopez 8-4. Nie, ja już myślałem, że Ronaldo jest z tym, nie? Jak to zacząłem, ale... O! Nie ma? To jest, no. To jest dobra rzecz. Ale tak pup ci nie urywa ta paczka. Mimo bardzo... No mogła być lepsza, nie? Zobaczmy. Ale tu była taka jedna fajna paczka. Nie wiem, może pokaż paczki? Nie ma nic. Była taka, nie ma już ich. Była taka fajna paczka, ona kosztowała 125 tysięcy monet i miałeś w niej, jakby ona była mega paczką, że miałeś 30 zawodników, 8-4 plus gwarantowanego otwieram sobie, jedną tą ultimate w sobie. Otworzyłem sobie jedną taką. Miałem okazję. O, wiem co zrób. Idź prawo cały czas. No, właśnie tak patrzę, żeby jeszcze bez BCS. Tych zawodników. Jeszcze. Leć, powiem kiedy zatrzymaj się. Jeszcze. Jeszcze. Bo porobiłem niektórych. Jak coś. I o, tutaj? O nie, w prawo. I tą paczkę. Tylko nie wiem, czy masz tylu piłkarzy. Bo tu masz... Nie, tu dalej. To 10 piłkarzy, 85 plus. Źle ci powiedziałem. Ale warto na ultimate paczkę? Nie, To nie. To z tego wyjdź. Ja źle powiedziałem. Z tego wyjdź i na prawo 4 razy wyjdź. Oto. 10 rzadkich piłkarzy, 85. O kurwa. To tak oddało. Ja dostałem Alissona, Aleksandra Arnolda, Robertsona, tam jakieś 8-6, ja dostałem fajne rzeczy. Tylko nie wiem, czy masz aż tylu tych piłkarzy, poziom i niżej zjedź. Tu był. Widziałem, no. Nie wiem, czy masz 15, bo musisz mieć łącznie 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10, 12. 13, brakuje ci zadań, musisz zadań jakby zrobić. Ja jebie, czyli brakuje mi 13. Dobra, widzowie, poświęcę się dla was, ale to... Proszę łapkę w górę, jak ktoś doszło do tego momentu, bo my się właśnie żegnamy. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, zapraszam na kanał Broka. Wrócę tam u niego filmy. Elo! Ara.